Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak ulepić modlę. Znowu spłaszczam tutaj, tak żeby nam się właśnie taki szpic otworzył. Po raz kolejny spłaszczam. I tak powstaje większe skrzydło. Podobnie robię z drugim. I oba dolne skrzydła są już gotowe. Biorę dwie większe kuleczki. Doczepiam do drugiego dolnego i tak wygląda jedno całe skrzydło. Teraz zrobimy tułów naszego motyla. I palcem tworzę taki kształt. I spłaszczam. Ten drugi będzie nieco dłuższy. Pamiętajcie, że muszą być odstępy. Następnie biorę jaśniejszą. Następnie biorę białą. Ponownie z ciemniejszej odcinam 8 fragmentów. Jeden taki większe, dwa nieco mniejsze i pięć małych. Zaczynam od największej. Z niej robię łezkę, spłaszczam ją w palcach. I naklejam tutaj, tak delikatnie, tak żeby to jeszcze nie było za mocno przyklejone, tak abyśmy mogli sobie ją uformować.
Przyklejam dość blisko poprzedniej. Teraz zostaje mi tylko nakleić tutaj białe kropeczki i moje pierwsze skrzydło jest już gotowe. Następnie biorę nożyk i robię tutaj takie drobne nacięcia. Gdzieś tak właśnie dotąd. Ostatnie co mi zostało to przyklejenie tego drucika tutaj. Oczywiście najpierw przecinam go na pół i mój motyl jest gotowy. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.